decyzja na to, żeby przebaczyć, poprosić o przebaczenie, już spowodowała uwolnienie pewnego ciężaru serca. Ręka do góry. Taka jest moc gestów proroczych. Musimy nauczyć się mówić gestami proroczymi. One mają wielką moc, wielkie znaczenie. Kochani moi, chcę was jeszcze poprowadzić dzisiaj przez krótki czas w słowie, które jest efektem działania Boga w momencie, w którym przebaczysz sobie, przebaczysz Bogu i przebaczysz drugiemu człowiekowi. To przebaczenie Bogu oczywiście jest bardziej przeproszeniem Boga za to, że Go oskarżamy. Mówimy przebaczenie w takim ogólnym kontekście, żeby łatwiej zrozumieć, o co chodzi. Wiecie, Eliasz to jest człowiek ognia. To jest prorok, który był tak rozogniony ogniem Boga, że nawet nie umierał tak jak wszyscy inni ludzie. Został porwany przez rydwane ognia do nieba. Nie umarł. Został porwany do nieba przez rydwane ognia. Ale bardzo ciekawe jest to, jak Bóg go prowadzi. Pamiętacie? Od kilku dni studiujemy Eliasza na Karze Eucharystii i widzimy, że początek jego działalności rozpoczyna się od ustanowienia suszy w Izraelu. Na życie Pana Boga Izraela, któremu służę. Nie będzie w tych latach ani rosy, ani deszczu, dopóki nie powiem. Jest oczywiście działanie skierowane przeciwko Achabowi, który jest skorumpowany i bardzo niebezpiecznym wodzem Izraela, który ma bardzo zdemonizowaną żonę o imieniu Jezebel. Poganka, która poślubiła izraelskiego króla, ale wprowadziła do Izraela najgorsze kulty okultystyczne i satanistyczne. Pod pozorem religii, pod pozorem oddawania czci Bogu. Ale nie o to Jezebel chcę się mówić. Chcę wam pokazać Eliasza, który jest absolutnym, żebyśmy powiedzieli, kapitanem Ameryka dla Izraela w tamtym czasie. Absolutny bohater. Jego działanie jest po prostu absolutnie hitowe. Wzbudza sensacje, wszyscy są wpatrzeni w niego. Jest rewelacją, jako Boże posłanie z ognia. I w momencie, w którym ustanawia w autorytecie Pana Boga suszę nad całym Izraelem, Bóg kieruje go do potoku Kerit, aby mógł przetrwać czas suszy, który sam ustanowił w imieniu Boga. I nad tym potokiem Kerit, pamiętacie, zaczynają go żywić kruki, przynosząc mu ranę, wieczorem mięso. Śmieję się często, że to jest dobra dieta dla proroków. Jeśli chcesz mieć ducha Eliasza, chcesz być jak ognisty posłaniec Pana, rano chlebek, w ciągu dnia rana, wieczorem ładnie, dobre mięsko. Tak mu się spać. Będziesz miał ducha Eliasza. Oczywiście żartuję. Ale uważajcie, to jest bardzo ważne. Ponieważ w momencie, w którym dochodzi do sytuacji, gdzie wszyscy inni przeżywają bardzo trudny czas, przeżywają suszę, przeżywają sytuację, w której jest bardzo trudno przetrwać, Bóg swoim wybrańcom pokazuje ponadnaturalną ochronę. Stwarza przestrzeń, w której pokazuje, będę Ciebie chronił w ponadnaturalny sposób. Bo to jest zdumiewające. Ptaki, Bóg każe ptakom, aby przylatywały i dawały jedzenie. To jest absolutnie ponadnaturalne, że coś takiego się działo. Dlaczego to jest tak ważne? Ponieważ wielu z nas, znamy się w tym kościele, boi się o swoje życie, boi się o swoją rodzinę, boi się o to, czy jeśli będziesz wierny Bogu, to możesz stracić pracę, to możesz nie mieć awansu, to twój sukces obecny stanie się jedną wielką porażką. Bo boisz się ludzi, którzy są nad tobą, boisz się tych, którzy mają władzę nad tobą,
którzy mają autorytet nad tobą i boisz się być wierny Bogu. Jeśli będziesz podnosił ręce i wykrzykiwał: Panie, z moim królem, Jezu Chryste, chwała Ci. A jutro przekąta, będziesz chciał zjeść kanapkę, którą ci żona zrobiła i w swoim sercu będziesz walczył czy śmił, żeby się przeżegnać, bo co kumple powiedzą. Rozumiesz? Mamy potworny lęk przed ludźmi i boimy się ich bardzo, bardziej niż Boga. O tym, co nas pomyślą, co powiedzą, jak będą nas komentować. Ale Bóg ci pokazuje, jeśli będziesz mu wierny, to stworzy ponadnaturalny sposób zaopatrywania ciebie. I włos ci z głowy nie spadnie. Piękna jest obietnica i piękna realizacja tej obietnicy. I zobaczcie, że Eliasz, w momencie, w którym ten potok wysycha, Bóg to sprawia, że potok wysycha, daje Bóg Eliaszowi kolejne zadanie. Wszystko polega na tym, aby Eliasz wzrastał w autorytecie duchowym. Na początku Bóg mówi mu o autorytecie nad żywiołami, nad przyrodą. Eliasz zdaje egzamin i rzeczywiście w imieniu Jezusa ogłasza, się dzieje. W imieniu Boga ogłasza, się dzieje. Potem zdaje egzamin nad potokiem Kielit, zaufa Bogu i rzeczywiście widzi ponadnaturalny sposób zaopatrywania. I teraz autorytet wzrasta od przyrody, od zwierząt, autorytet wzrasta w kierunku ludzi. I teraz jest posłany do wdowy Sarepty. Wdowa, która jest umierająca, nie ma co jeść. Jej syn, który jest umierający. I prorok przychodzi i mówi: zrób mi jeść, daj mi jeść. Zrób mi podpomyka. A ta wdowa mówi: ale to jest ostatnia garść mąki. To jest ostatnia oliwa. Jeśli cię zrobię, to ja i mój syn umrze. Eliasz mówi: zrób, ale wpierw mi, a potem wy sobie zjecie. A nie wiadomo, czy starczy. Wpierw mi, a potem wy. Co za głód. Ale uważaj, to jest wszystko bardzo mocno przemyślane. Ponieważ autorytet proroka konfrontuje się bardzo często z niewiarą i z wątpieniem tych, do których on jest posłany. Dlaczego? Dlatego, że za chwilę Eliasz dokona nieprawdopodobnego cudu. Wskrzesi z martwych jej syna, który w tym czasie umiera. Ale żeby wskrzesić z martwych jej syna, potrzebna jest wiara wdowy wcześniej przez zrobienie podpomyka i uwierzenie prorokowi, który mówi: jeśli to zrobisz, mąka się nie wyczerpie i oliwa się nie wyczerpie. Ona to robi. Rzeczywiście ani mąka, ani oliwa się nie wyczerpuje, ale umiera syn. Eliasz wskrzesza syna. A więc ma już autorytet nad bardzo konkretnymi okolicznościami życia ludzi. Jedzenie i śmierć. Brak jedzenia, brak życia. Wzrasta autorytet nad tym, czego najbardziej się boimy. Eliasz robi cały czas wielkie kroki w kierunku poszerzania autorytetu. Coraz bardziej ufa Bogu, coraz bardziej w Niego wierzy. Staje się coraz bardziej nieustraszony, pewny. I mamy dzisiejszą sytuację, kiedy Achab, król Izraela, przychodzi do Eliasza i mówi: zrób coś, żeby zaczął padać deszcz. Już starczy tej kapli. Starczy już tego uciemierzenia. Dość już tej udręki. Proszę cię, proś Boga, aby spuścił deszcz. Rzeczywiście, Eliasz zaczyna prosić o deszcz. Ale wcześniej dochodzi do zupełnie niezwykłej konfrontacji. Bo cały czas chodzi o autorytet. Bóg będzie szkolił nas i każdego z nas do wzrastającego autorytetu duchowego. Przede wszystkim duchowego. I doprowadza do konfrontacji Eliasza z 400 kapłanami Baala i
Generalnie Bóg podnosi. 800 kapłanów pogańskich w konfrontacji z jednym prorokiem Eliaszem. Pamiętacie? Chodziło o to, który Bóg jest prawdziwy. To jest niesłychanie ważne. Niesłychanie ważne też dla każdego z nas. Ponieważ konfrontacja Eliasza jest jedną z zasad duchowych, kiedy rozmawiamy, czy Bóg nas wysyła do ludzi niewierzących. I widzimy bardzo wyraźnie, że nie jesteśmy w stanie absolutnie przekonać ich do naszych racji. Że na każdy nasz argument słyszymy trzy kontrargumenty. Jeśli tak się rzeczywiście dzieje, to być może Bóg cię zaprasza do konfrontacji Eliasza. Czyli prosi cię o to, żebyś przestał przygadać. Albo prosił tego kogoś, czy chcesz, aby się tobie pomogli? Czy chcesz, aby teraz mój Bóg wydał się na siebie wielką miłość, abyś go doświadczył, że On jest? Chcesz się pomodlić o to? I teraz pojawia się to zapytanie w naszym sercu, lęk, strach. A co, jeśli Bóg się do mnie nie przyzna i nic się nie stanie? Co wtedy? Rozumiecie? Jak my mamy mało zaufania i mało wiary w naszego Ojca, który nieskończenie bardziej kocha i chce zbawić tego niewierzącego, niż nam się to wydaje i marzy. Mój to z własnego doświadczenia, bo wiele razy stosuję ten test Eliasza, konfrontacja Eliasza. I nigdy mój Bóg mnie nie zabił. Nigdy. Efektem czego? Tej konfrontacji jest wstąpienie ognia i całkowity dowód na to, że Bóg Eliasza jest Bogiem prawdziwym. Skutek tej konfrontacji generalnie dla chłopaków z pogańskich kultów jest nieciekawy. Bo Eliasz jest ich wyższą. 800 ten poleciał. Znaczy nie sam zrobił, to tylko nakazał innym kolesiom, którzy przypatrywali się tej konfrontacji. Do tego was nie zachęcam. Żeby ewentualnie nawet, jak się Bóg nie objawi, wy sfrustrowani po prostu dokończycie dzieła sami. Ale chodzi o to, że skutkiem konfrontacji jest zabicie demona. Skutkiem konfrontacji, kiedy Bóg się objawia w życiu człowieka, na którym się teraz modlicie, on jest niewierzący, jest zniszczenie jego niewiary, zwątpienie, jest wstąpienie Bożej obecności. Taki jest skutek. I teraz dzieje się to, o czym czytamy dzisiaj w pierwszym czytaniu. Eliasz zaczyna modlić się o deszcz. A więc wzruszył w tak autorytecie, że wraca jak do początku, aby to, co zatrzymał, teraz otworzyć. I robi bardzo ciekawą sprawę. Otóż, jak mówi Słowo Boże, pochyliwszy się ku ziemi, wtulił twarz między kolanami i zaczął modlić się o deszcz. Chcę wam powiedzieć, że to jest bardzo karkołomna pozycja, wymagająca niezwyklego, wygimnastykowanego ciała. Spróbujcie to zrobić. Pochylić się i włożyć głowę między kolana. Myślę, że to nie ma nikogo, kto jest w stanie tak pomodlić się dzisiaj. Dzieci, próbujemy? Ale jest to karkołomna pozycja. Pochowa tej pozycji jest dzisiaj stosowana bardzo często i to od wieluset lat w chrześcijaństwie wschodnim, w praktykowaniu modlitwy Jezusowej, gdzie bardzo mocno człowiek się schyla, aby w takim całkowitym uniżeniu wejść w swoje serce. Ale nie będziemy o tym mówić. Chodzi o to, że Eliasz zaczyna modlić się o deszcz i przez 7 dni nie dzieje się nic. I wysyła swojego sługę, aby patrzył, czy jest jakaś chmurka. On przychodzi 7 razy i mówi, nie ma nic. Ale Eliasz jest już tak mocno zakorzeniony w autorytecie, że nie poddaje się na modlitwie. Walczy cały czas. Liczba 7 oznacza pewną nieskończoność. Nieustanne modlitwy powtarzane, na które wydaje się, nie ma odpowiedzi. Wielu z was jest w takiej sytuacji dzisiaj, że modlicie się wiele o coś i nie macie odpowiedzi. Pomimo tego, że
przyjaciel z Bogiem, jesteście w stanie łaski uświęcającej, prowadzicie intensywną, intymną relację z Panem, ale modlicie się o coś i nic. I nic. Wielu z nas wtedy przyjmuje ducha zwątpienia i niewiary i rezygnuje z modlitwy. Mówiąc, widocznie to jest wola Boża. Widocznie Bóg tak chce. Widocznie mam to zaakceptować i pogodzić się z tym. Nie. Nie. Za siódmym razem sługa powiedział, oto obłok mały jak dłoń człowieka podnosi się z morza. Ale wiesz, od razu. Idź szybko, powiedz Achabowi. Odjeźdź, jakby cię też nie zaskoczył. Rozumiesz? Wyobraź sobie to. Nad horyzontem chmurka jak twoja dłoń. Tu iść zaraz będzie urywa. Weź powiedz im wszystkim, żeby uciekali, żeby ich też nie zaskoczył. Rozumiesz wiarę tego faceta? Rozumiesz, jakie to jest ważne przesłanie zasady duchowej? Nigdy nie grać najmniejszym natchnieniem, z którego może wyrosnąć wielkie dzieło Boże. To musi być odkrywcze dla każdego z nas. Nie grać najmniejszym ziarnem w gruncie, bo z niego może wyrosnąć potężne drzewo. Ilu z nas być może kiedy stanie przed Panem i Pan pokaże Wam na sądzie, co mieliście do zrobienia? I pokażę Wam, że nie zrobiliście tego, ponieważ to malutkie natchnienie, które dawał na przykład w czasie mszy świętej, czy w czasie Waszej osobistej modlitwy, zlekceważyliście i nie pozwoliliście Mu rosnąć. Bo ono było tak małe, że Wam się wydaje, że Bóg to jest, jak Bóg przychodzi, to musi być trzęsienie ziemi, ogień, musi być namaszczenie, wizja totalna. Tak, teraz będę to robił. Ja to widzę. Spokojnie. Malutkie natchnienia, które pojawiają się bardzo delikatnie w naszym sercu, mogą być początkiem absolutnie wielkiego dzieła Bożego w Twoim życiu i nieprawdopodobnych zmian. Dlatego siostra Faustyna powie potem, że najszybszą drogą do świętości jest wierność natchnieniom Ducha Świętego. Najszybszą drogą do świętości jest wierność natchnieniom Ducha Świętego. Robisz sobie milowe kroki. I rzeczywiście Eliasz uczy nas tego dzisiaj. Nie gaść najmniejszym natchnieniem, bo Bóg z tego najmniejszego natchnienia, które dla ludzi wygląda śmiesznie, może uczynić coś bardzo, bardzo wielkiego. I rzeczywiście deszcz spada. Ale wtedy, po tym deszczu łaski, nagle to przychodzi momentalnie. Demoniczna królowa Jezebel wysyła tego samego posłańca, który pobiegł do Achaba, króla Izraela, powiedzieć: uciekaj, bo zaraz deszcz będzie, żeby się zaskoczył. Mówi temu posłańcowi tak: słuchaj, chodź. Jedź do Eliasza i powiedz mu tak. Niech to sprawią bogowie i tamto dorzucą. Jeśli nie zrobię jutro z twoim życiem tak, jak się stało z życiem każdego z proroków, których zabiłeś. Jedno zdanie. Jednej kobiety. Zdemonizowane. Spowodowało to, że kiedy usłyszał Eliasz, wielki prorok ognia, który ma już taki autorytet, już tyle zobaczył, tyle doświadczył nadprzedzonej potęgi mocy Bożej, w konfrontacji z jednym zdaniem, jednej kobiecinki, przyszedł, usiadł po jednym z janowców i pragnąc umrzeć powiedział: wielki już czas, Panie, zabierz moje życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków. Po czym położył się pod jednym z janowców i zasnął. Słuchajcie, to jest fenomenalne, rozumiecie? Przed chwilą
zabił 800 kapłanów, Bóg stanął autorytetem przed nim, ogień potężny spadł z nieba. Jedno zdanie jednej kobiety spowodowało to, że wpadł w depresję. Znacie to z naszego życia duchowego? Idziecie jak burza? Jesteście po rekolekcjach? Z najbardziej namaszczonymi kapłanami? Obdarowywani? Nieprawdopodobnie? Wracasz do domu? Jedno zdanie twojej żony, twojego męża, kogokolwiek, mówię, że jest demonizowany. Rozwala ci wszystko i nie masz już nic, co wiozłeś przed chwilą z takich rekolekcji. Nie chcesz się żyć, masz wszystkiego dosyć. I najczęściej to kobiety robią. Żeby to przestać, po prostu to przestać. Jak mieć, dokładnie to samo. Po prostu przestać to. I wtedy anioł trąca Eliasza i mówi, wstań jedz. Pod błonek i dzban z wody. Ale co z tego, Eliasz? Wypił, zjadł i znowu poszedł spać. Więc obraz tych, którzy będą w depresji, w różnych sytuacjach trudnych, notorycznego smutku, melancholii, ojcowie nazywają to acedią, duch acedii, duch południa. Przychodzą na Eucharystię, karmią się ciałem i krwią Jezusa, Pana życia. Wracają do ławki, czyli wracają do domu, idą spać. Nic się nie zmienia. Depresja jak była, tak jest. Pomimo tego, że karmisz się pokarmem niebiańskim, anioł ci podaje do ust, wracasz do domu i zasypiasz. I tak może być miesiącami i latami. I anioł będzie cię trącał za każdym razem. Wstań i jedz. Wstań, bo przed tobą długa droga. I teraz ten przełom przychodzi w momencie, w którym podejmiesz decyzję, że wstaniesz, zjesz, ale już nie położysz się spać. Drugi raz. Nie położysz się spać. Eliasz taką decyzję podjął. I wtedy szedł umocniony tym pokarmem 40 dni i 40 nocy. Dokładnie tym samym pokarmem, który ja był wcześniej, a skutkiem decyzji mojej woli zablokowałem potężną moc działania tego pokarmu, bo decyzją woli postanowiłem spać po zjedzeniu. Rozumiesz to? Ten pokarm od początku miał moc dania ci takiego powera, że szedłeś 40 dni, 40 nocy, bez odpoczynku. Taki dostałeś energetyk od Boga. Ale ty w swojej głowie postanowiłeś, że przyjmiesz ten energetyk, ale ty postanawiasz, że nie pozwolę mu działać. Nie pozwolę pójść zgodnie z natchnieniem, które mam w sercu. Nie pozwolę pójść zgodnie z tym, do czego Bóg mnie teraz kieruje. Zrobię to, na co ja mam wolę. Idę spać. I tak można przespać całe życie. Walka toczy się o umysł. Bitwa jest w umyśle. Dlatego ojcowie pustyni, całe potężne podręczniki walki życia duchowego, opracowywali w kontekście analizowania myśli i odcinania wszystkich myśli, które są demoniczne, które wypływają z mojego ludzkiego egoizmu i oddać swój umysł tylko i wyłącznie myślą Bożym. Pozwolić na to, żeby tak zaprogramować swój umysł, tak wyćwiczyć się w analizowaniu myśli, które przychodzą, że jak tylko jakaś myśl demoniczna lub ludzka przychodzi, momentalnie odcinam, wyrzekam się i napełniam się myślą Bożą w związku z sytuacją, w której jestem i z przeżyciami, które mam w sercu. Uczynili to absolutnym priorytetem w walce duchowej. My walczymy o to, żebym jestem Jezus Święty. Ale poziom walki duchowej jest zupełnie gdzieś indziej, na zupełnie innym wolumie, rozumiesz? To jest inny poziom. Poziom, który toczy się w twoim umyśle. I tutaj wygrywasz, albo tutaj przegrywasz.